Witam bardzo serdecznie w 65. części Divinity Original Sin, wersja rozszerzenia. Oczywiście, jeśli chodzi o te tajemnice, które tutaj są, taka mała skrzyneczka jest, no to wtedy możemy coś takiego znaleźć pod warunkiem, że mamy odpowiednio wysoki parametr spostrzegawczości. Oczywiście bez tych tajemnic też można to znaleźć, bo już nawet sprawdzałem, że gdzieś tam już coś kiedyś odkryłem, a dopiero później dostałem tą mapę do tego skarbu i tak dalej. Więc no tak to wygląda. Albo znajdziemy, albo czasem możemy przez przypadek odkryć takie miejsce, a tak to dzięki temu wiemy, gdzie jest. Można próbować to szukać. Dobrze, póki co jesteśmy w Fiberheimie, więc już tutaj wędrujemy. O, zaszlachtowane chochliki. Okrutny los ich spotkał niestety. Zobaczmy, co tutaj mają. No, to niektóre rzeczy są po prostu... Co tutaj im się stało? No, są pomordowani, nie? Dobra, jakąś kasę jeszcze tutaj się zdobyło. Dobra, przeszukujmy wszystko, co się da. Myślę, że tutaj będzie dość prosto. Granat wstrząsów. Mało używam tych rzeczy. Właściwie no już teraz jestem na takim, może powiedzmy, poziomie, że raczej trudno mnie będzie w jakikolwiek sposób załatwić. A tutaj są jeszcze jakieś beczki do przepatrzenia. Już to czynimy. O i proszę bardzo. Może tej damy, bo ona ma tutaj mało do przywoływania oprócz pająka. Chociaż ma pająka. Może byśmy to dali. Może jemu albo jej. Zaraz ona coś potrafi przywołać w ogóle. Przywołać potrafi, ta. Ta tylko ze zwojów, dobra. Więc damy tutaj... Komu ja przerzuciłem ten zwój? No bo już nie wiem. Chyba jemu, tak? Dobra, nie, nie, damy... Damy jej, bo ona tutaj może też przywołać pająka. Dobrze, idźmy dalej. Temat się tutaj zawęża. Tu mamy kolejną skrzynię. Warto by ją sprawdzić. Jeszcze muszę sprawdzać. No właśnie, są tu jeszcze jakieś kwiaty Franciszki i inne takie historie. Trzeba to zbierać. Wszystko, co się da. Zakurzony pergamin. Czytaj. Udało ci się znaleźć trzecią z moich sióstr, a zatem trzy z czterech są już znalezione. Przyznaj, że idzie ci aż zbyt łatwo. Trudno uwierzyć, że w ciągu jednej krótkiej przygody udało ci się znaleźć aż trzy moje siostry. Powiedz mi coś, śledzisz mnie? Zresztą nieważne. Spróbuj rozwiązać następującą zagadkę. Wiem, co kombinujesz. Jestem nogami wdowy, jej błyszczącymi oczyma. Jestem porami roku w ciągu jej dwuletniego życia. Którą cyfrą jestem? Nie wiem, ale weźmiemy to coś, cokolwiek by to nie było. Jest jakaś pewna tajemnica. Przeżyj szybko, nie zostało mi wiele czasu. Znów się zawaliło, nie wiem, czy tutaj będziemy... tędy możemy się jakoś... No chyba raczej tego nie rozwalimy. Really? To jest... Tak to wygląda? Kurczę, nie wiem, jak ja tutaj na tej mapie... Jak mam być skierowany? Chyba... Tu...
Kurczę, jak łatwo jest się tu pogubić. Nie wiem, czy to tak jestem skierowany. Chyba tak. Zaraz się okaże. Tak, czyli tutaj byłem, więc muszę iść tędy. Właściwie to jest tylko jedyna droga. Przejść przez te... przez te dziwnie wyglądające skały. I co ja mam przez to przejść bez... A jak ja mam przez to przejść? Czy w ogóle się da przez to przejść, bo ja nie wiem. Bardzo dziwna sprawa. Pstryk. Zaraz. Gdzieś tu był pstryk. Ktoś zrobił pstryk. Aha, dobra. Już wiem, o co biega. Więc musimy jedną osobę wypuścić. Dobra, i tutaj wajchę włączyć. Okej, od razu mamy jakąś walkę. Jakieś wielkie szczury się tu pojawiły. Dobra, trochę tutaj przeorganizowałem sobie te wszystkie magiczne rzeczy. Poziom 10. Dobra, czyli w Hiberheimie sobie powalczymy, bo tutaj sobie oczywiście poradzimy z tym całym tałataństwem. Mecha szczur. O, one są bardzo słabe, ale przyglądnijmy się im. Tak, są żelazne. No, wyglądają ciekawie. Trzeba przyznać. Okej, zobaczymy, czy teraz... dobrze, dajmy im tam pająka. Trzeba ich czymś zająć, nie? Podejrzewam, że zamrozić ich za bardzo się chyba nie da. Więc oczywiście sobie tutaj gości natworzymy. No, mam nadzieję, że jak ta zejdzie z tego, to się nic tu złego nie stanie. Dobra, zobaczmy. Możemy tego jednego... Nie możemy. Okazał się zbyt... Dobra, już się to nie przełączy. Okej, ale pająk powinien tego gościa już załatwić. No, kiepsko, jeśli chodzi o... punkty doświadczenia, no bo tutaj są raczej goście dość słabi. To jest jakiś większy alfa. Szczur alfa. Jakiś taki mocniejszy. Dobra, oni piorunami widzę lubią śmigać. Procedury likwidacyjne. Ciekawe. No dobrze, no to jak procedury likwidacyjne, to okej, nie? A, czyli jak trafimy, to natłuszczają się olejem. Czyli po prostu... No wylewa się z nich olej, krwawią olejem, tak? Dobra. Następny z głowy. No, zatrucie go leczy, więc spokojnie może być. Pudło. Tamtych trzeba by w jakiś sposób dopaść. Ale na razie tutaj pająkiem troszeczkę ich potłuczemy. No, powoli ten pająk się porusza, bo jest bardzo natłuszczony. Dobra, następny z głowy. Do tego już nie dosięgniemy gościa, więc dobra. Idź do tamtych. Tu jest jakaś skrzynia, widzę. To ja proponuję w takim układzie co nieco przyciągnąć z tego względu, że
Okej, okay. Dość sporo punktów obrażeń zaliczył, ale tu przynajmniej będziemy mieć niezłą zabawę z nim. O, pięknie zaliczył. Drugi raz już mu chyba nie poradzę. Nie wiem, czy uda się go zamrozić, ale możemy sprawdzić. Tak, tak jak myślałem, zamrozić się tego nie da. Dobra, ale tutaj oczywiście, no, dojdziemy do niego. 350 trafienie krytyczne, nie miał szans żadnych. Dobra, to lutujemy następnego. Okej, nie zrobimy już mu nic więcej, ten będzie uciekał. Chociaż sam nie wie, co tutaj zrobić. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie w sumie. Więcej tutaj nie narobię, ale ten go też trochę tutaj zmuci. Oni krwawienia niestety nie będą mieć, ale możemy spróbować to tak. Tym na razie nie przeniosę gościa, ale może on być bardzo mało odporny na porażenie. Tak jest, po prostu popłynął od razu. Wszystko co mechaniczne, niestety na prąd kiepsko reaguje. Koło zęba kawałki metalu. Kawałek aluminium, trochę starego drutu, pojedynczo każdy z tych drobiazgów może wydawać się nic nie wart. Mogą one jednak posłużyć, by wzmocnić jakiś przedmiot z twojego ekwipunku. No trzeba by to sprawdzić. Złotą chochlę jeszcze dostaliśmy. Dobra, tutaj jest jakiś czujny wartownik poziom 5. No to bardzo słabiutki jak na... Tu jeszcze mamy jakieś kawałki metalu, więc zbierzmy to. Otwórzmy skrzynię. Proszę bardzo, toksyczny granat. No i jakieś takie rzeczy kiepskiej wartości. Użytkowej. Dobra, kawałki metalu. To są kawałki metalu. Przenieśmy je do Jahana i zaraz sprawdzimy... Sprawdzimy, jak te kawałki metalu się będą miały. Jeśli mogę ulepszyć coś z ekwipunku, no to trzeba by to sprawdzić. Powiedzmy, że wybierzemy sobie to, połącz z i dajmy te kawałki metalu. Kawałki płyt. Gdzie są te kawałki metalu? Tu. Zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. Nie. Jakiś przedmiot z mojego ekwipunku. No przedmiotów mam wiele w moim ekwipunku. Trzeba będzie znaleźć na to jakiś sposób. Dobra, na razie nie mam żadnego sposobu. Jestem w tym miejscu. Tutaj jest, no tak, tu jest droga. Gdziekolwiek byśmy nie poszli. Może pójdę w głąb tu. Zaraz, muszę ustawić to, jak to idzie względem mapy. Tak to idzie, dobra. To może pójdziemy tutaj w tą stronę na razie. Zapiszę stan gry. Pójdziemy w tą stronę. Właściwie tutaj nie mam się czego obawiać, jeśli chodzi o walki, bo jestem dosyć mocny. Dobra, pozbieraj te humorki. Niech już nie będę, potem się mu przeniesie temu gościowi. Tu oczywiście mamy kolejnych martwych. O, złoty graal, młoteczek. Dobra, książka konserwacji, mikstura uzdrawiająca, bierzemy. Oczywiście książka... Książka konserwacji, cóż to takiego jest? Książka konserwacji. Osobista studnia króla Boreasa jest teraz dostępna wyłącznie dla pojedynczych zwiedzających. Tylko sprawdzone grupy, w skład których wchodzą przynajmniej dwie osoby, uzyskają dostęp do tego zabytku. Pradawny artefakt, który kazał nam ukryć, również został przeniesiony w pobliże studni,
gdzie zapewniono dodatkowe zabezpieczenia. Ponieważ jedna osoba nie jest w stanie otworzyć pojemnika, w którym znajduje się skarb, ryzyko kradzieży zostało ograniczone do minimum. Ok. Czyli coś się tutaj dowiedzieliśmy przy okazji. Przejrzyjmy jeszcze tych nieszczęśników. Dobra, mamy jakieś tutaj jeszcze wino. Tak. I tutaj jest takie cusikowate rzeczy. Dobra, idziemy, idziemy. Pozbierajmy błękitniki, tam coś się dymi. Coś się dymi. Zobaczmy na mapkę, jak to wygląda. No tutaj jest tak, koniec tak jakby. Podejrzewam, że tu gdzieś będzie jakaś walka. Tutaj jest, aha, wajcha, która powinna spowodować otworzenie mi tego. Ale dobra. Ok, zobaczmy, czy coś tutaj... Aha, tutaj coś się... dostałem jakąś informację, ale niestety było to poza ekranem, więc nawet nie wiem, co mi tutaj powiedziało. Coś powiedziało. Tutaj mogę zejść, coś mogę tu zebrać. Widzę coś ciekawego, ok. No to kopiemy, ale przed kopaniem oczywiście zapiszę stan gry, bo jak zwykle czasem lubi tutaj coś... wylecieć w powietrze. Gdzie on się podział? Czego z drużyną nie idzie? O, mamy jakiś kluczyk. Maleńki złoty klucz. Dobra, ta jest ekspertem od kluczy, więc niech te klucze będą zbierane. Dobra, przechodzimy do tej części. Otwórz to. Otwarte. I oczywiście walka. Teraz mamy jakieś dziwne stwory. Mecha kogut. Przyjrzyjmy się mu. No, wygląda dosyć ciekawie. Co nie znaczy, że go nie stłuczemy, nie? Skoro już tu przyszedł, skoro chce, oczywiście musimy sobie wsparcie techniczne jak najbardziej wytworzyć. Jest ich dwóch, może nie będą jacyś mocarni specjalnie, ale na pewno będzie tutaj jakaś bijatyka, jak widać. Zobaczymy. Cieńcy, szybko padną. To nie ma dyskusji nawet tutaj, ale dla zdezorientowania ich, to proponuję właśnie wytworzyć sobie nasze wspaniałe stworki. Spróbujmy... Nie, zamrożenie na pewno nie zadziała. Wolę zostawić sobie turę z tego względu, że mogą być dzięki temu później mieć więcej mogę punktów akcji. Co mi się chyba bardziej przyda. Dobra, a ta może po prostu przylutować. Konkretnie, tylko jest troszkę za daleko, więc właściwie to ja mam bardzo mało punktów akcji, ona ma, nie wiem dlaczego aż tak mało, nie wiem co się stanę, no ale coś się stanę. Dobra, przyłóżmy mu, no takie uderzenia to widzę na niego nie robią większego wrażenia. Spróbujmy w takim układzie, no co, otruć go nie otrujemy, ale możemy srebrną strzałą nieco obniżyć jego pancerz. Dobra, tyle możemy. No dobra, pająk powinien już to mechaniczne cudo nieco właściwie załatwić. Okej, trochę eksplodujący są, widzę. Dobra, na razie pająkiem tu się zatrzymamy. Zobaczymy, co ten zrobi. Okej, ten podpala, tak? Ktoś się mi tutaj jara, a to jara mi się gość mało istotny. Dlatego musimy go pobić. No ten ma niezłe kopyto, jak to się mówi. Okej, dobra. Zobaczmy, czy prądem elektrycznym jesteśmy już w stanie. Jesteśmy w stanie go popieścić prądem elektrycznym.
Ogłuszenie, 200 punktów obrażeń. No dokładnie. Dokładnie. I teraz różdżkami powinniśmy go załatwić. Tak jest. Wartownik się wyłącza. Dobra, system zabezpieczeń jakiś tam zadziałał, tak? Kawałki metalu weźmiesz, dobra. Tamci się trochę podjarali, no ja nie straciłem prawie wcale energii. Dobra, stan gry zapisać. Lecimy dalej. Pająki, wszystko ginie. Ok. Co my tu mamy? No właśnie, mamy oczywiście takie rzeczy. Z tym, że chyba to działa cyklicznie, a może i nie. Tak, działa cyklicznie, więc tutaj jest skrzynia. Nie wiem, czy zdążymy dobiec do tej skrzyni. Albo puścimy jedną tylko osobę. Puścimy jedną tylko osobę. Nie wiem, na ile ona jest szybka. Ona chyba nie jest za szybka. Najszybciej to chyba porusza się ten oto koleś. Dobra. Tutaj się mogę... Dobra, dam radę. Ok, otwieraj. I co mamy? No piękne rzeczy. No to przeniesiemy wiadomo do kogo wszystko. No jak na razie nie ma tutaj nic specjalnie ciekawego. Okej, jeszcze tu jakiś kwiatek jest do wzięcia, proszę bardzo. No i, no i bardzo dobrze. No i trzeba tutaj teraz się przenieść, tak? Do tego miejsca. Dobra, jakoś będę musiał tutaj zdążyć chyba. Pewnie się uda, tylko musi zniknąć ta bariera. I wio. Ruszać, ruszać, gitarę, ruszać, ruszać, ruszać. Dobra, udało się. Tego już możemy dołączyć do drużyny. Co tu mamy? Almina. O, bo w bardzo kiepskim stanie widziana jest. Zapiszmy stąd gry. Mam jeszcze ten krwawy kamień. Za każde użycie krwawego kamienia tu się odblokuje coś w mojej kanciapie. To na bank. Dobra, pogadajmy z tą Alminą. Zobaczmy, czy ona ma coś. Nie ma nic praktycznie. Przybyliście. Och, błogosławione niech będą gwiazdy. Przybyliście. Musicie ją znaleźć, uwolnić. Żywioły to mroczna moc, która burzy równowagę tych żywiołów i która być może zabrała także ją. Kim jesteś? Almina. Takie me imię. Uczennica strażniczki, którą nazywacie Białą Wiedźmią, a teraz wydaje się świadek jej upadku. Przyszłam do niej, żeby kasznięcie, nauczyć się czegoś od niej, uzdrawiania, chronienia. Lecz mroczne tałatajstwo wdarło się do jej schronienia. Wyczuła ich przybycie, wyczuła grożące jej niebezpieczeństwo, lecz wiedziała, że ucieczka tylko przedłuży pościg i pociągnie za sobą ofiarę dalszych niewinnych. Tutaj ją zabrali, do tego dziwnego i straszliwego miejsca. W najgłębsze otchłanie, gdzie nie mogłam za nią pójść. Dlaczego nazywasz ją strażniczką? Ona chroni słabych, mistrzyni sponiewieranych, opiekunka lasów Luculli, ich strażniczka przez całe lata. Jak ci się udało do nas przemówić przez te posągi? To zdziwiło nawet mnie. Swoją energię mogę przesłać jedynie przez kasznięcie, przez materię organiczną, a miałam szczere wątpliwości, czy dosięgnę tamtych płomieni. Ale tutejsi wartownicy, niektórzy z nich rzeczywiście warują strzec się ich. Chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej o Białej Wiedźmie. Naturalnie, o cokolwiek poprosisz, należy jej przywrócić cześć, zabrać z tego miejsca. Przysięgliśmy wymierzyć jej sprawiedliwość za zabójstwo rajcy Jake'a z Cyseal. Może zanim to najpierw to. Dlaczego ją tu zabrali? Kobieta, taka jak ona, ma wielu wrogów. Ta, która tworzy, zawsze będzie prześladowana przez tych, którzy niszczą. Co ci grabieżcy mieli na myśl? Nie mam pojęcia, ale wiem jedno. Nie życzyli jej dobrze. Dokąd ją zabrali? Tego nie wiem. Zabrali ją, zniknął wszelki ślad po niej, zanim jeszcze zdążyłam rozeznać się w tym okropnym miejscu.
Nie czujesz tego? Nawałnica, szaleństwo, żywioł, wojna. Zobaczmy to. Cokolwiek kłamliwego o niej słyszeliście, strażniczka sprostuje wszelkie ugarstwa. Nie jest już zdolna zabijać. Wolałoby już raczej, kasznięcie, zniszczyć siebie niż inną żywą istotę. Co to za miejsce? Dziwny to wymiar, aż do teraz mi nieznany. Strażnik rozpadliny, który sprowadził tu białą wiedźmę, nazwał go Hiberheim, ale nigdy wcześniej nie słyszałam tej nazwy. Ale tutejsze żywioły aż furkoczą w swym splątaniu. Nie widzę wyraźnie, mój umysł i ma dusza nie potrafi zaznać tu spokoju. Wkraczam do kolejnego życia z sercem i umysłem w wielkim rozproszeniu. Dlaczego żywioły tak się rozbestwiły? W Królestwie Wróżek mieszkają wszystkie żywioły, ziemia, ogień, woda, powietrze. Kiedy tylko któryś z nich zbytnio urośnie w siłę albo inne osłabną, powstaje chaos. Coś musiało zaburzyć równowagę sił między władcami żywiołów. Hiberheim to kraina zimy, ale jego władztwo sięga dalej niż powinno. Proszę, znajdźcie białą wiedźmę, o cokolwiek by ją nie oskarżano. Ze wszystkich rzeczy pewna jestem jednego, jej niewinności. Uwolnijcie ją, porozmawiajcie i sami się przekonajcie. Powiedzcie jej, że mi przykro, że jeszcze kiedyś ją zobaczę pewnego dnia, daleko stąd. Okej, zaktualizowano dziennik, umarła. Kurczę, chciałem ją uzdrowić. Niech to. Pani Jeziora, zadanie wykonane. Poznaliśmy Alminę, przyjaciółkę Ikary, była konająca. Ostatnim tchem poprosiła nas o uwolnienie białej wiedźmy. Jedynie co możemy teraz zrobić, to uszanować jej wolę i wyrwać Ikarę ze szponów siostry. Wieczna zima, nowe zadanie. Hiberheim to kraina, w której niegdyś panowała doskonała równowaga żywiołów. Została ona jednak poważnie zakłócona. Dzieje się tu coś złego, lecz na razie nie wiemy, co możemy zrobić. Odnaleźć wiedźmę. Poznaliśmy Alminę, przyjaciółkę Ikarę, była konająca. Ostatnio poprosiła nas o... Dobra, czyli tutaj się powtarza to, co tutaj było napisane. No więc dobrze. Zapis gry, oczywiście. Nie popuścimy tej skrzyni. Oczywiście wiadomo, kogo puścimy. Ktoś, kto jest super szybkim Bilem. Szkoda, że zmarła. Przyjrzyjmy się jej, biedaczka. Biedaczka, no szkoda jej, nie? Chciała dobrze, a jak to się mówi, wyszło jak zwykle. No tak to już bywa czasami. Dobra. Leć, panie koleś, otwieraj skrzynię i zobaczmy, co tu mamy. Po prostu nędzę. Tutaj są poziom drugi, no także obiekty poziomu drugiego to nie będzie do identyfikacji, oczywiście to raczej nie będą jakieś super intratne. Teraz w tej chwili to jestem gigantem, jeśli chodzi o wytrzymałość i tak dalej. Dobrze, musimy się teraz stąd wydostać. Dobra, niech to zgaśnie i wio. Szybciej, 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 może... No tak, ten się zatruł. Ale to prawie nic mu nie zabierze, naturę żadnych obrażeń prawie nie dostanie. Dobra, czyli te trucizny mu tam niewiele zrobią, aczkolwiek coś tam mu zrobiły, ale nie ma to tamto, zawsze możemy wypić sok jabłkowy. Okej, idziemy. Idziemy, koleżanki i koledzy. Tak, tędy przyszliśmy. Tutaj jest to. Tutaj stoczyliśmy walkę, pusta skrzynia. Teraz idziemy w tą stronę. Czyli zgodnie z mapą idziemy teraz tu. Więc pójdziemy w tą odnogę. Oczywiście ja bym może zapisał stan gry. Tu jest jakiś intrus namierzony. Coś się tu dzieje. Albo trzeba to naelektryzowane, nastawienie 55, nie da się z tym pogadać. Dobra, ja zapiszę stan gry, ale jeszcze sprawdzę te beczki na początek. Znaczy beczki, skrzynie.
Intrus namierzony, więc będziemy musieli to rozwalić. Zbadajmy to. Trwałe na statystyki, poziom nastawienia, obrażenia, punkty wytrzymałości kiepskie, więc summa summarum wio. Niezniszczalność, super. Co ja mam tu zrobić? Przejść szybko przez tą pułapkę. Jest możliwość ominięcia tej pułapki, bo są lodowe jakieś gówna. Jest możliwość ominięcia tej pułapki, jeśli zastosuję odpowiednie czary, tak? Wchłonięcie wody mocy. Dobra, spróbujmy iść. Knockout. Znokautowało ją, co prawda. Zauważyła pułapkę. No tak. Dobra, wstaniesz dzisiaj? Okej. Okay. Ale to widzę, że było krótkotrwałe. Dobra, i tak przeszliśmy to. Czy nie ma tutaj czegoś, co by można było to zneutralizować? Nie ma. Tu jest pełno, widzę, pułapek. Ominijmy te pułapki. Są jeszcze jakieś? Może w nic się nie wpakujemy. Będę szedł powoli. Dobra, trochę muchomorów nazbieramy. Otwórzmy tą skrzynię. Okej, dobra, mamy kolejną walkę. Jakakolwiek skrzynia otworzona, to już mamy jazdę bez trzymanki. Dobra. Oczywiście tradycyjnie. Trochę złomu z nich zbierzemy. No i na dobry początek. Dobrze. Tak, tutaj zablokujemy tych dwóch. Czy tam może nawet trzech jest? Ich trzech jest. Chyba. Albo dwóch, nie wiem, jakoś tak widzę. Nie, dwóch. Nie, trzech jest. Dobrze. Dobrze myślałem, że jest ich tam trzech. Dobra, na razie tyle. Teraz tak, tą coś byśmy... No dawaj! Damy tutaj gościa ogniowego, żeby było ciekawiej. Okej, okay, no i teraz będziemy tak, skończymy tego. Dobra, jeden z głowy. I spróbujemy kolejnego zaatakować. Dobra, już dwóch mamy z głowy. Bardzo ładnie. Teraz pająk się zajmie tutaj, prawda, kolesiami. Po kolei. Bez problemiku. Tyle na razie możemy zrobić. Teraz ten fechmistrz. No to fechmistrz niech tutaj leje gościa. O, dość szybko padł. No to ten ogniowy to się chyba za tego weźmie zawodnika, dobra. No tutaj się jakiś ukrył. Nie udało się ocieplić gościa. Czyli ten jest zupełnie bezużyteczny na tych gości. Okej, okay, potrafią się, że tak powiem... autodestruktować? Coś w ten deseń. Dobra, lutuj gościa. Nie ma co tutaj się zastanawiać. Więcej nie uderzymy. Ten zrobi robotę chyba. Tak jest. Oczywiście wybuch musiał być.
skrzynka się pali, kurczę. Niedobrze. Trafienie krytyczne, ale zobaczmy, czy ogniem go... Nie, nic, nic kompletnie. Bezużyteczna łajza. Bezużyteczna łajza, dobra. No, to robi piękną robotę. Spróbujmy jeszcze, zobaczymy, czym mogę mu przyłożyć. Może tutaj po prostu trochę zrzucimy deszczu, bo to jednak za bardzo się... Dobra, tutaj już tych nie ma. Ten jeden pozostał, on wybuchnie. Tak jest, wybuch. No, te ich wybuchy nie są zbyt przyjemne, trzeba przyznać. Wyjdę z tego ognia, ale na razie chyba nic, nie dam rady tego tutaj załatwić. Błogosławieństwo, właściwie nie wiadomo po co. Lutnego, powinienem go lutnąć. Ale drugi raz już mu nie pociągnę. Teraz pudło, oczywiście. Tak, oni lubią się właśnie detonować. Ładunki wybuchowe. To okrucieństwo godne chochlików. No tak. Powiedzmy, że no tak to się właśnie czasem dzieje. Dobra, pozbierajmy, co mamy do pozbierania. Sporo kawałków metalu. Właśnie, muszę znaleźć sposób na te kawałki metalu. Delikatna perła. Ale to oczywiście już poza nagrywaniem. Dobra, skrzynia prawie została rozwalona. Sporo rzeczy tutaj jest, trzeba przyznać. O, nie tej osobie to dałem. Laska wody, tutaj... Nie, to wszystko kiepskie rzeczy. To ma mieć Aria, dobrze. Jakieś tu wstrząsy, co widzę, jeszcze są. Dobra. Tak, tam ładuje cały czas ta pułapka dziwna. Ktoś tu ma dużo żarcia, nie? Dobra, zjedź trochę cąbra baraniego. O, takie coś, to tutaj dobrze jest im po prostu dać tego typu rozwiązania, tak? Te pułapki można by było... Dobra. Widzę, że nie bardzo, tak? Ale tak już pójdzie. Rozbrajanie tych pułapek to w sumie to nie ma za bardzo sensu. Najlepiej ich rozwalić w ten sposób. Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy tak. 86, 86, 103 ziemia, ale jeszcze jestem z osoby. 92, no tak, czyli póki co i tak mam wszystko na max. Dobra. Tak się pułapki załatwia. Idziemy dalej. Tutaj jest coś na zielono. Pokazuje. Chyba pokazuje to coś. Czujny wartownik. Nie da się go zniszczyć. Ale jakoś da się go zneutralizować. On mi przypomina, jakby był zrobiony z tenebry. Dobra. Naelektryzowanie. Może bym mu usunął to naelektryzowanie. Może bym mu zrobił tak zwane przeciążenie. Ale zobaczymy, czy przeciążenie tutaj coś da. Niezniszczalność. Niestety nic to nie dało. Idziemy dalej. Zapiszemy grę. Ok. Tak, tutaj mamy jakieś schody. Znowu będziemy mieć coś ciekawego. Tylko pytanie, czy tędy damy radę tutaj wejść. Chyba, że znów będzie gdzieś jakaś płyta.
do naciśnięcia. Są tu jakieś skrzynie. Kolejna skrzynia, ok. Dobra. I co? Tam jest wajcha. No niestety nie otworzy się to. Przynajmniej nie otworzę z tej strony. Więc nie mam wyboru, idziemy tu. Czaszka bez szczęki. Okay. Okej, to by można było to wysadzić. Najpierw zobaczymy, czy jest coś w tych pakach wszystkich. No dobrze. Wysadzać nie musimy, wystarczy, że przesuniemy sobie. O kurczę. Nie spodziewałem się tego. No to muszę się niestety podleczyć. I to we wszystkich aspektach. Dwie osoby ucierpiały na tym. I tak to czasem jest właśnie. Jak to się stało, że to wyeksplodowało, nie mam pojęcia. Ale jedno, co jest pewne, musimy tutaj niestety trochę deszczu zrzucić teraz. Być może w tamtych skrzyniach coś było, może... Albo... Aha, dobra. Jak zabrałem to coś, to wtedy prawdopodobnie uruchomiłem jakiś mechanizm, który spowodował, że to wszystko wyeksplodowało. No dobra, już będzie tego... No, zgasło, zgasło. Idźmy dalej. Co tu jest? Stryk, dobra. Kontroluje tamtą bramę, ok. Więc jest tylko jedno rozwiązanie. A tu już tych skrzynek nie mam. Na szczęście jest tutaj jedna skrzynia. Wysadziłem wszystkie skrzynie w powietrze. Więc muszę tą skrzynię po prostu zabrać do ekwipunku. Podnieś. Dobra. I zaraz tutaj sobie z tym poradzimy. Dobra, wy stąd zejdźcie. Tam oczywiście wszystko urosło. Dobra, podejdę bliżej. Stryk strykiem, ale my tu trzeba tą skrzynkę postawić. Upuść. Dobra. Aha, dobra. No rozumiem wszystko. Czyli to byłoby bezużyteczne działanie, a już myślałem, że tak się uda. A to lipa. Więc mamy tylko jedno rozwiązanie. Ta niech chwilę postoi, tam włączymy tą wajchę i problem się rozwiąże. No, trzeba było tak od razu. Tylko obawiam się, że jak włączę tu wajchę, to może dojść do walki. No tak, oziębienie nam będzie tutaj po prostu czaskać na nas mróz. Ruch spowolniony, odporność na wodę, ale na ogień nie zwiększa odporność. Dobra, włączamy to. Dziwne, nie ma walki. Ok, to jakaś nowość. Zobaczmy na mapę. Na razie tutaj nie ma nic, co by było związane z... Oczywiście, coś się tutaj stało. Walka tutaj się zrobiła. No to tego się nie spodziewałem, że będzie walka z tej strony. No to jak się tak na jedną rzucili, to raczej to będzie mało prawdopodobne, żeby coś tutaj zrobić. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy.
Zatłuką mi ją, nie ma siły. Jest ich za dużo. Nie ma szans, żeby się wybroniła. No dokładnie. Tego się nie spodziewałem. Idziemy. Musimy ją przecież przywołać do porządku. Dobra. Ten już mój ostatni, ale dobra, musimy ją po prostu ożywić. No, bo tak się właśnie dziwnie stało. Ok. Więc nie ma co. Łuczniczka. Musimy ją... Dobra. Zobaczmy, czy coś tutaj mogę jeszcze zrobić takiego ciekawszego. Co to jest? Wyssanie siły woli. A nie, to nie robi nic przeciw tym. Dobra, czyli żywiołak ten jest do kitu, ale mamy coś takiego jak żywiołak lodu. Nie wiem, czy żywiołak lodu coś tutaj zrobi. Chyba też wątpię. Bo raczej jak już to trzeba będzie tak śmigać. Natłuszczone olejem, dobra. No tak, będą nią, bo ona jest najsłabsza w tym momencie. Dobra, widzę, że tutaj ostro ze mną pogrywają, więc nie ma co. Musimy tutaj zawezwać paru gości, bo tak po prostu nie damy rady. Ta się trzyma dobrze, nie, ta się nie trzyma właśnie dobrze. Więc tak, najpierw się podleczę, muszę się podleczyć, nawet tą miksturą mocną. Dobra. I teraz weźmiemy wiadomo kogo. Dobra. Lutuj to dziadostwo. Nie spodziewałem się, że tutaj aż tak mnie zaatakują z taką furią normalnie. Dobra, mają przynajmniej zajęcie teraz. Okej. Przynajmniej trochę będę miał odpoczynku z nimi, ale oczywiście też tutaj jeszcze otworzymy sobie dekapitatorów. Jednego mecha koguta chyba powinniśmy teraz załatwić. Tak jest, jeden padł, jednego mamy z głowy. Teraz ta mocarna, niech pierze towarzystwo. No, nie naprała się jakoś specjalnie. Zobaczmy, co tu jeszcze mogę zrobić. Błogosławieństwo ziemi. Okej.
To jest dobre. Favor of the seven. Świetnie. No to jak mamy błogosławieństwo, to błogosławieństwo nam daje możliwość naparzania maksymalnego. Tu się jeszcze podleczę. Dobra, i no i lutujemy, towarzycho, nie? No, za wiele to tutaj nie zrobię tą gościową. No, więcej nie mogę, szkoda. A. Psuj to dziadostwo, trzeba zepsuć całe. Okej. Teraz ich tura. Spowolniło cię, co? Czy to się zawsze będą cofać? I z daleka coś tam będą robić? Najczęściej. Nie wiem, coś jakiś dziwaczał. No dobra. Kogucisko teraz naparza żelazne. Dobra, bij go tutaj. Jeszcze raz. Trzeba prać to dziadostwo, bo tutaj już nie damy rady na razie. Teraz te małe się poruszają, dziady. Dobra, trochę się udało przynajmniej ich odciągnąć, ale sytuacja była... Okej, wyleciał w powietrze chyba. Sam się załatwił. Dobra, no to prądem, kolesia. Dobra, prąd zawsze tutaj zrobi z nimi konkretną robotę. Dobra, na razie tyle. Teraz co tutaj mamy? Łucznika, tak? No to co? Tu. Można by ich było powysadzać trochę, ale zobaczymy. No pająk powinien sobie z tym poradzić. Tak jest. I lecimy do następnego kolesia. Znaczy tak, walka nie jest trudna, tylko w tym rzecz, że jest ich dużo i dlatego no, jest trochę problematyczno, ale damy radę. Dobra, jak tam wygląda sytuacja? Nie najgorzej. I to dziadostwo, tak, tutaj już trzeba kolejnego kogociora potłuc. No, wyszczerbię sobie trochę moją broń na tym. Dobrze, zobaczmy, czy można tutaj kogoś jeszcze zawezwać. Czy na razie w tej chwili nic? Na razie nic. Okej, następny popłynął. Można by się zbliżyć, ale się spalę. Więc póki co zobaczmy, z jej energią jest wszystko ok. Teraz ten zawodnik, tak? Kogo tutaj lać po kolei? Wszyscy tego najlepiej, bo on już jest osłabiony. Ale już więcej go nie pociągnę. Nick już został zlikwidowany. A się kurczę wzięli na sposób, nie? Zostały chyba tylko te trzy, które są w tym miejscu. Cel niewidoczny. Really?
kurczę, za jakąś obstraną chmurką, no. Więc spróbujmy. Cel poza zasięgiem, no gdzie poza zasięgiem, no? Jak to poza zasięgiem? Przecież tutaj mam zasięg, no. Dobra. Chyba nie lubicie, jak pada deszcz, co? Zobaczmy, czy coś tu jeszcze mogę wykombinować tym gościem. Mogę. Może cel jest niewidoczny. Kurde. Dziadostwo. Cel jest poza zasięgiem. Muszę się po prostu zbliżyć. No nie mam wyjścia. Dobra, lutujemy to towarzystwo. Już pasowałoby ich chyba skończyć, nie? Okej, tutaj za wiele już nie zrobię. Mogę się jedynie podleczyć. Okej, następny padł. Następny padł, dobra. To został jeszcze jeden do załatwienia. Ten się sam zabił. Okej. Ten ucieka. Nie wiadomo, co on robi, jakoś tak lata tam i z powrotem. Się schował. A może podejdę i go sieknę. Tak jest, dobra. Dobra. Muszę tutaj troszeczkę podzielić. Bo ten już nie ma nic. Wyczerpałem wszystkie możliwości. Dobrze. Ok. Pozbieram jeszcze ten złom. Tutaj widzę, że się coś popsuło. To już naprawimy. Tak, zregenerujemy ich teraz troszeczkę. Już na spokojnie. Kolejność musimy ustawić jak na początku. Pozbierajmy złom. Znaczy to co tutaj nam pozostawiali. Sporo kawałków metalu. Ok. No, walka była dosyć długa. Niestety, ale udało się. Złoty sztylet i to jest jakaś lipa. Dobra. Podejdźmy do tego miejsca. Jeszcze po zwycięskiej walce, aczkolwiek
Ktoś mi tam zginął. No zimno teraz im będzie. I na tym bym zakończył ten odcinek, więc do zobaczenia w kolejnym i z Bogiem.